Witam serdecznie wszystkich spod znaku koziorożca. Dzisiaj zrobimy dla Was rozkład kart Tarota na nadchodzący tydzień, na ten od 20 listopada do 26. Zapytamy tutaj karty o kwestie zawodowe, o kwestie uczuciowe. Zapytamy tutaj, jaka jest może rada kart, przestroga. Zobaczymy, co będzie się także działo wśród Waszych najbliższych. Więc zostańcie do końca, jeszcze zanim postawię kartę, chciałbym powiedzieć, że jeżeli szukacie odpowiedzi na jakieś dręczące Was pytania, to zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową kosmatarot.com. Jest link pod filmikiem, tak jak zawsze podany. Zachęcam i zapraszam. Ale teraz przejdźmy już do rozkładu i zacznijmy od ogólnego wpływu tego, co będzie głównie na Was oddziaływało w ciągu tego tygodnia. Mamy tutaj wisielce. I ta karta będzie znaczyła, że no będziecie w takim stanie niepewności przez jakiś czas przynajmniej. Może będziecie na coś czekać, może będzie tutaj właśnie jakieś wydarzenie w weekend, czy kiedy, i będziecie nie mogli się do tego właśnie doczekać, nie będziecie chcieli może mieć to już za sobą. To może być szereg różnych rzeczy, ale no widzę, że będzie ten takie napięcie w Was, bo będzie tu dużo takiej niepewności co do tego, co się w tym momencie wydarzy. Więc jest tutaj ten wisielec. No, bywa różnie, zobaczymy, co tutaj karty jeszcze powiedzą. Jeżeli chodzi o kwestię Waszej energii, stanu ducha na nadchodzący tydzień, to widzę, mamy kartę diabła, bardzo ciekawie. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, czy też finansowe, dziesiątkę pucharów, super. No, nie może być praktycznie lepiej, więc jeżeli ktoś szuka pracy, to na przykład znajdzie w tym tygodniu, ale do tego dojdziemy. Kwestie rodzinne to trójka buław, siódemka pucharów dla spraw uczuciowych. Mamy także ósemkę pucharów jako przestrogę ewentualną. Kartę księżyca jako radę kart, to też już wiemy, o co chodzi. I dziewiątka denarów jako coś dobrego, co się wydarzy. Więc tak naprawdę widzę, że to takie napięcie i zdenerwowanie będzie troszkę wynikało z Waszych działań, bo mamy kartę diabła jako energię. Tutaj to świadczy o tym, że będziecie troszkę leniwi będziecie, tak? Będziecie chcieli chyba pewne rzeczy tutaj, drogie koziorożce, robić, a może na ostatnią chwilę, może nie będziecie jakoś specjalnie tutaj zainteresowani, zmotywowani do działania. A co jest ciekawe, tak? Bo tutaj widzę, dobre rzeczy będą się działy, więc no, nie pozwólcie, żeby Was one ominęły w tym tygodniu. Lepiej faktycznie pójść do przodu, troszkę się zmusić może w niektórych sytuacjach nawet, żeby potem nie stracić. Więc tutaj ten stan zawieszenia takiego, tej niepewności i tego takiego trochę niepokoju wewnętrznego będzie też wynikał z tego, że może sami się tutaj wstrzymujecie z czymś, a zupełnie niesłusznie, tylko i wyłącznie z racji tego, że szukacie sobie wymówek jakiś. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, finansowe, bardzo dobrze. Tutaj, jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś szuka pracy, ma jakąś rozmowę kwalifikacyjną czy coś takiego, to tutaj w tym tygodniu widzę, że będzie pozytywny wynik, widzę, że się powiedzie wszystko, więc super. Jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, tak, bo osób bliskich może, to widać tutaj, że jakieś nowe przedsięwzięcie, troszkę z którym ktoś zwlekał przez jakiś czas, no z różnych powodów, mogło dojść też z tego, że po prostu mu się nie chciało, mu albo jej, ale to może być też spowodowane jakimiś po prostu okolicznościami, które tutaj wstrzymywały tą daną osobę. I widzę tutaj, że jednak ostatecznie w końcu w tym tygodniu rozpocznie to, tak? Czyli podejmie ponownie to, co robił kiedyś może, albo właśnie będzie rozpoczynał na nowo. Kwestia
uczuć, tak? Mamy siódemkę pucharów, to świadczy, że dla osób, które są w bliskiej relacji z kimś, no to tutaj będzie dużo takiej interakcji z tą osobą, którą kochacie, która jest dla was ważna, tak? Więc tutaj będzie kilka powodów do radości. To będą takie drobne rzeczy, to nie jest tak, że będzie tu jakaś jedna wielka sytuacja z jakimś gestem wielkim. Będzie szereg po prostu fajnych takich interakcji codziennych, bardzo dobrze. Jeżeli szukacie kogoś, jeżeli jesteście singlami i szukacie miłości, to siódemka pucharów tutaj wskazuje na to, że no może na przykład korzystacie z tych jakichś aplikacji internetowych czy tutaj komórkowych i tutaj będziecie rozmawiać z kilkoma nawet ciekawymi osobami. Może będzie też kilka tutaj jakichś takich spotkań także w tej sferze, ale jeszcze nie wydaje się, żeby tutaj coś wielkiego wyrosło, tak? Będą dobre początki, tak? To będzie raczej taka początkowa faza, ale tutaj jeszcze nic takiego wielkiego, konkretnego się nie wydarzy. Jeżeli chodzi o przestrogę, tutaj karty tak naprawdę mówią właśnie o tym, żebyście za długo nie zwlekali z rzeczami, tak? Żebyście tutaj przestrogą jest właśnie taka apatia, taka nic nie robienie, takie wstrzymywanie się, tak? Myślenie, zbyt dużo myślenia o pewnych rzeczach, więc tutaj nie ma co zwlekać, tylko trzeba działać. Więc tutaj radą kart też na ten nadchodzący tydzień jest dla was karta Księżyca, co by sugerowało, że macie słuchać się swojej intuicji, tak? Więc jeżeli tutaj coś wam tutaj ten podświadomość podpowiada, to na pewno macie tą sytuację wziąć pod uwagę, rozważyć, czy faktycznie to nie byłaby najlepsza droga do obrania, więc słuchajcie sami siebie. Jesteście tutaj bardzo często o wiele mądrzejsi niż się wam wydaje, więc warto właśnie siebie słuchać i nie dać się też przegadać komuś innemu z boku czy coś takiego. Jeżeli chodzi o coś dobrego, co się wam wydarzy, to widzę, że coś w końcu przyjdzie, coś, co przez długi czas powstawało, ale też z waszą pomocą, tak? Czyli tutaj może wpływaliście na coś, może staraliście się w jakiejś kwestii i teraz w końcu przyniesie to konkretne, dobre rezultaty, więc no fajnie jest, jednak będziecie wiedzieć, że warto było wcześniej to pielęgnować, warto było się starać, więc no, bardzo fajnie, jak coś takiego w końcu przynosi owoce. Więc to jest koziorożce rozkład dla was na ten nadchodzący tydzień. Ja widzę tutaj, że no sami troszkę jesteście sobie winni tego, że będziecie ten niepokój czuli, bo będziecie troszkę zwlekali z jakimiś decyzjami, może z jakimiś krokami niepotrzebnie. Tak? Będzie tutaj możliwość przyspieszenia tego i zrobienia tego w końcu i tak naprawdę lepiej, żeby zrobić to jak najszybciej i nie zwlekać, bo po co sobie nerwy tracić na to. Tak? Więc koziorożce rozkład dla was na nadchodzący tydzień. Ja jestem Kosma Mykowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Dzięki. Pa!